Proszę Państwa, coraz ciekawiej w tym naszym kraju. Oto mamy tu na zdjęciu pana Mariana Banasia, szefa NIK-u, którego najpierw PiS mianował na to stanowisko, a potem usiłował usunąć, co mu się nie udało. Na dodatek teraz jest atakowany syn pana Banasia. No i pan Banaś, będąc szefem NIK-u, przygotowuje różne elementy zeznań czy dochodzeń przeciwko PiS-owi. I pisze właśnie tutaj Gazeta Krakowska, że szok, że to nie są słowa lewackiego ekstremisty, lecz wysokiej rangi urzędnika prezesa NIK. I co właśnie pan Banaś mówi o sytuacji Marian w Polsce? Kto się z władzą nie zgadza, na podstawie pomówień może być w każdej chwili aresztowany i skazany. To państwo policyjne, w którym rządzą służby, a nie premier, prezydent czy parlament. No i proszę Państwa, niektórzy właśnie, którzy byli w PiS-ie lub z nich współdziałali, teraz zmieniają front. No, PiS się nie spodziewał, że tak się przejedzie na panu Banasiu. Pan Banaś widocznie nie spodziewał się, że nie będzie bezkarny w sytuacji odejścia od PiS-u. No a wielu innych urzędników i po prostu parlamentarzystów, którzy odchodzą lub poróżnili się z PiS, też ma kłopoty. Więc proszę Państwa, może pan Marian Banaś przesadza, ale coś w tym jest, że sprawami człowieka i obywatela no nie jest najlepiej. I najlepiej jak nie rządzi jedna partia, tylko koalicja, nie taka jak w tej chwili, co niby jest, a jej nie ma, tylko prawdziwa koalicja dwóch, trzech partii, które się nawzajem blokują, żeby nie doszło do nadmiernego łamania prawa, kolesiostwa i tak dalej. Więc módlmy się, by wszystko wróciło jak najszybciej do prawdziwego, demokratycznego porządku, co daj Boże. Amen, amen, amen.